To jest chyba najbardziej odjechany sprzęt, jaki trzymałem do tej pory w swoich rękach. To miniaturowy komputer z 2006 roku i w głowie nie mieści mi się, ile Sony dało rady upchać technologii w tym cacku. Jest to pełnoprawny komputer, który ma procesor Intela i działa pod kontrolą Windowsa Vista i dzisiaj spróbujemy wycisnąć wszystko, co fabryka dała z tego sprzętu, a także delikatnie go zmodyfikujemy, żeby trochę go przyspieszyć. To jest komputer Sony Vaio UX380. I to jest sprzęt, który ja w swojej głowie miałem już naprawdę dobre kilka lat i go poszukiwałem również sporo czasu. Jak się sami spodziewacie, to nie jest sprzęt, który łatwo można dostać u nas w kraju, bo gdy wyszedł, był bardzo drogi. Ja pierwszy raz ten sprzęt widziałem za dzieciaka, jak oglądałem Terminatora 4. I pamiętam, gdy zobaczyłem, gdy John Connor go wyciągnął i zaczął tam coś na nim hakować i ja mówię, co? Komputer w twojej kieszeni z poprawnym Windowsem? Ale fajnie byłoby mieć taki sprzęt, bo wtedy wydało mi się tak odjechany, że nawet nie wiedziałem, że to istnieje naprawdę. To nie jedyne wystąpienie tego sprzętu w popkulturze, ponieważ pojawił się także w filmie z Jamesem Bondem, a także, co ciekawe, pojawił się w Need for Speedzie Undercover w jednej z cutscenek. Także było trochę filmów i seriali, w których ten sprzęt się przewinął i mogliście go tam gdzieś zobaczyć. A jak ten sprzęt trafił w moje ręce? To zasługa jednego z was. Otóż jeden z widzów, Krzysiek, napisał do mnie, że ma taki sprzęt i chciałby go po prostu oddać w dobre ręce. Ja jak to przeczytałem, to po prostu nie mogłem uwierzyć i Krzysiek jest po prostu totalnym gigaszefem, bo dzięki niemu mam okazję w końcu zrobić ten film. Czyli jest sponsorem dzisiejszego odcinka. No tak jakby, można by powiedzieć, no. Co jeszcze bardziej mnie zszokowało, okazało się, że Krzysiek przysłał ten sprzęt w oryginalnym pudełku, a do tego ze stacją dokującą, o której porozmawiamy sobie za moment. Okej, ale co to w ogóle jest za kategoria sprzętu i dlaczego to powstało? Dziś w dobie popularyzacji handheldów, takich jak Steam Deck czy ROG Ally, ten sprzęt może nie wygląda jakoś imponująco, ale sam rozmiar, no przyznacie, jak na 2006 jest mega kompaktowy. Nie jest to też pierwszy malutki komputer, który powstał. Ja przykładowo kilka lat temu pokazywałem wam na kanale to cudeńko Toshiba Libretto. Urządzenia takie jak to Sony Vaio nazywało się UMPC, Ultra Mobile Personal Computer. Założenie było takie, że te komputery będą pomostem pomiędzy palmtopem, takim pocket PC, a pomiędzy pełnoprawnym laptopem. To znaczy, żebyśmy mieli pełnoprawnego Windowsa w trakcie podróży, w każdym momencie, żebyśmy mogli zrobić dosłownie każde działanie. I koncept był z założenia bardzo dobry, natomiast nie był zbyt długożywotny. Dlaczego? No bo rok później, w 2007 roku, była premiera pierwszego iPhone'a i rynek smartfonów zmienił się nie do poznania. I iPhone, można powiedzieć, wyciągnął smartfony ze strefy stricte biznesowej dla mas. No i rynek ten zmienił się nie do poznania, no i systematycznie ubił sprzęty takie jak Pocket PC, czy właśnie takie UMPC. No dobra, a co tu siedzi w środku? Ten mój model, czyli UX380, posiada procesor Core Solo, czyli jednordzeniowy, który ma taktowanie 1,33 GHz i do tego moja wersja jest bardziej wypasiona i ma 1 GB RAM-u, który jest przylutowany oraz 40-GB dysk HDD. Były także wersje, które miały wbudowany dysk SSD i były to jedne z pierwszych sprzętów na rynku konsumenckim, które posiadały właśnie dyski SSD, ale specyfikacja nawet w tym 2006 roku, umówmy się, nie robiła specjalnie szału i nie były to przesadnie mocne komputery. Ale to nie moc tego komputera była jego największym atutem, a to ile rzeczy w nim upchano. Bo patrzcie to. Klawiaturka, o której już wcześniej wam powiedziałem, ale jest ona w pełni podświetlana, jest na niebiesko i okej, może nie pisze się na niej jakoś super, ale jest i w przypadku Windowsa Vista zdecydowanie ułatwiała nawigowanie po całym systemie. Ekran, który tutaj mamy, ma 4,5 cala, czyli mniej niż większość obecnych telefonów, ma rozdzielczość 1024x600, ale słuchajcie, jest dotykowy i mamy tutaj w zestawie z tym komputerkiem także dołączony rysik, więc możemy sobie nawigować po Windowsie Vista bezpośrednio przez interfejs dotykowy. No, trzeba oczywiście troszeczkę wprawy, bo niestety jest to ekran oporowy. No i musimy operować na takich suwakach, interfejs jest dość mały, ale o tym Sony też pomyślało. Tutaj mamy, zobaczcie, takie przyciski z lubką, które umożliwiają nam
powiększenie ekranu i możemy go sobie wtedy przesuwać i możemy łatwiej operować wtedy systemem operacyjnym. Ale nie jesteśmy skazani tylko na ekran dotykowy i klawiaturę, bo tutaj, zobaczcie, mamy taki joystick. Jest to po prostu taki trackpoint, którym, jak widzicie, możemy ruszać sobie kursorem myszy. Mamy lewy przycisk myszy i prawy przycisk myszy, więc normalnie, jeżeli nie chcemy korzystać z ekranu dotykowego, no to możemy sobie nawigować po systemie w ten oto sposób. I powiem Wam, jest to, szczerze mówiąc, dość wygodne, bo ten trackpoint, wbrew pozorom, jest naprawdę, kurka wodna, precyzyjny. I szczerze mówiąc, wygodnie się tak korzysta i samo urządzenie też ergonomicznie leży wtedy w łapce. Nad ekranem w tym miejscu mamy czytnik linii papilarnych. Ale to jest takie, że tu trzeba było przejechać, że nie wystarczyło tylko przełożyć. Okej, successful. To nie wszystko, bo mamy tutaj na froncie kamerę i to nie jest jedyna kamera, bo słuchajcie, jak mamy wysunięty ekran, to mamy drugą kamerę z tyłu. Żeby tego było mało, mamy przytyczek, który pozwala nam wykonywać zdjęcia w trybie makro. A tutaj mamy nawet spust do tego, żeby robić zdjęcia. Możemy sobie kliknąć. Odpala nam się wtedy program VAIO Camera Capture Utility. No i czekajcie, dajcie mu szansę. Dobra, i teraz tak, damy front. No to co, widzowie, strzelimy sobie selfiaczka w zatrważającej rozdzielczości. Czekaj, klikam. No jak widzicie, jakość zdjęcia zdecydowanie powala. Uśmiech. Uśmiech. Ej, no widzowie, no dbad, rozdzielczość 1280x1024, no to zdjęcie, jak jest dobre światło, nawet wychodzi, nie? Można było tym nagrywać także filmy, można było vlogować w rozdzielczości 240p. Teraz nagram Wam vloga, jakby to był 2006 rok i początek YouTube'a. Siema, siema, witam w moim filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować Metin 2 na handheld Aya Neo. I witam Was w dzisiejszym vlogasku. Pójdziemy sobie też dzisiaj poexpić, pozabijamy jakieś wulfy i będziemy robić w Metinie. Hy, ha, hy! Nie, filmy z tego to jest po prostu hit i ten szum jeszcze, jaki tam jest, i ten filtr taki, że brzmi jak w ogóle z jakiejś kontroli lotów, to jest... Mamy też, zobaczcie, slot na karty pamięci. To są Memory Stick Pro Duo, czyli dokładnie takie, jakie wchodziły do PSP. No tak, no bo to Sony, to musieli wepchać swoje karty pamięci, nie? Znamy to z PS Vity. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze antenkę. A do czego ta antenka? A do kilku rzeczy, bo jak sami widzicie, mamy tutaj przełącznik do wireless. I nie dość, że ten sprzęt ma Bluetootha i Wi-Fi, to słuchajcie, ma także wbudowany modem. Mogliście sobie tutaj wrzucić kartę SIM i surfować po internecie z dowolnego miejsca na świecie. Modem Vivan jest skitrany tutaj z tej strony, tak trochę dziwnie za śrubeczką, którą trzeba odkręcić. Wyciągamy sobie to i tutaj nawet mamy kartę SIM z sieci Singular. To jest chyba amerykańska sieć. Kojarzę z Undergrounda 2. Ej, czajcie taki motyw, nie? W 2006 roku taki sprzęt z internetem w każdym miejscu na świecie i gracie w plemiona, nie? To je, to... Jeżeli chodzi o porty, to mamy tutaj złącze USB typu A, jedno. Mamy takie żółte złącze do zasilania, mamy jacka na słuchawki, mamy jacka do mikrofonu, a to złącze do czego jest? To złącze jest do takiej stacji dokującej, bo jakby bało nam było bajerów, to tak, możemy podłączyć to do docka i zmienić ten komputer w takiego Nintendo Switch swoich czasów. Dock ma złącze do ładowania, port Ethernet, tutaj mamy dwa USB-ki, VGA do podłączenia monitora, FireWire, i mamy jeszcze jednego USB-ka, a także, słuchajcie, wyjście wideo analogowe. No i słuchajcie, pracujemy sobie na komputerze, mamy tutaj podłączony ekran, no i mamy rozszerzony ekran razem z tym, co mieliśmy na naszym Soniaczu. No i zajmę na to sobie, pracujemy, jakiś biznes, biznes, biznes. No i potem mówimy, och, musimy iść na spotkanie, no to biorę swój komputerek ze sobą. Wyciągacie go sobie po prostu z docka, dajecie mu chwilkę, bo musi chłopak przemielić. Cyk, macie z powrotem swój dokument tutaj, gdzie mieliście. Oczywiście nie był to jakiś niesamowity feature, bo przykładowo Toshiba Libretto też miała stację dokującą. Natomiast tutaj nie działało to na zasadzie hot plug. No i w przypadku aż tak małego komputerka było to super rozwiązanie, no bo po prostu znacząco rozszerzało możliwości takiego komputera. No i mogliśmy sobie pracować na dużym ekranie. Niektóre stronki, jak na przykład stare programy, działają, chociaż no... troszeczkę już wolno. Oczywiście można zainstalować nowszą wersję Firefoxa i nawet przeglądanie mojej strony, no, idzie jako tako, chociaż nie ładuje obrazków, bo są w formacie WebP,
ale powiedzmy, że no jako tako komputer można by użyć do przeglądania internetu, chociaż ciężko mu to się idzie na wiście. Ale jest coś fajniejszego, bo możemy użyć sobie tak zwanego proto-webu, czyli można powiedzieć, to jest taki projekt stworzony przez pasjonatów, który zachowuje stary internet i go emuluje, więc możemy wejść na starego YouTube'a na przykład. O. O, i tu zobaczcie, mamy takie oldschoolowe stronki. Co, Google'a? Tak właśnie kiedyś wyglądał Google stary. I co będzie, jak piszemy coś takiego? Znajdzie? A co powiecie na Sega Online? Zobaczmy, jakie gierki były. Drzewiej. Ooh yeah. To był internet, nie? I mamy tutaj stronkę taką jak Warpstream i to jest taka nakładka na YouTube'a, która ma troszeczkę tak emulować YouTube'a sprzed, no, wielu lat i faktycznie to podobnie to wyglądało, z tego co pamiętam. I na przykład niektórzy YouTuberzy, jak na przykład LGR, mają tutaj uploadowane swoje nowe filmy, więc możemy sobie odpalić filmik od LGR, zobaczymy jak to nam pójdzie. Kurde, płynnie wszystko działa, panie złoty. No i widzowie, patrzcie, elegancko działa, to oczywiście rozdzielczość jest troszeczkę mech, ale kurczaki działa. Ej, a może ja powinienem na tą stronkę wrzucić tego vloga, którego przed chwilą żeśmy nagrali tym soniaczem, co? To by pasowało, nie? W punkcik by było. O kurde, wpisałem tak z głupot Lego, bo moja kariera zaczęła się od filmików poklatkowych z Lego i ja pamiętam ten filmik Lego Indiana Jones, dokładnie, to było to, o matko, cudowne. Ojej, o tyle wspomnień. Także jak lubicie retro, obczajcie sobie ProtoWeb. Po prostu mua, perełka. Albo twoje pierwsze filmy z Lego. Tego nie obczajajcie. To co widzowie? Robimy gang na plemionach? Robimy własne plemię? Zainstalowałem grę z informatyki. To jest, słuchajcie, IC Tower 1.5. Jezu, ja grałem w 1.3 chyba, nie? Było. Classic. To zobaczymy, czy pamiętam jeszcze, jak to się robiło. A, coś tam się pamięta. O nie. O kurde. Ej, ta gra była trudniejsza niż pamiętałem. To jest teraz Ultimate Game Changer, nie? Na takiej małej klawiaturce grać w IC Tower. Ale jakbym miał coś takiego za dzieciaka, to byłbym po prostu totalnym szefem, nie? Pełny IC Tower na takim komputerze. To jest sztos. Pewnie jako dziecko byś to wyskilował. Pewnie byłbym wyskilował, no dokładnie. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że to nie był sprzęt do grania. To nie był sprzęt tak jak teraz mamy Aya Neo Slide, który jest marketingowany jako handheld do gier. Ale mimo to chcę kilka gier przetestować i zobaczyć jak to będzie działać na tym cacku. Ziomek! Okej, są jakieś glitche graficzne. O nie, coś się skraszowało. Ojej, ojej. Ojej, ojej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tym obrazem? Nie mam zielonego pojęcia. To prawdopodobnie przez dziwną rozdzielczość, która jest. No i widzicie, przydaje się ta klawiaturka. 640x480, Ctrl-S. No widzowie, naprawiłem. Słuchajcie, była kwestia rozdzielczości. I w trybie software'owym ten Harry Potter normalnie działa. Ja pierniczę, stary, jak ja bym miał coś takiego za dzieciaka, nie? Że normalnie mogę sobie pełnoprawnego Harry'ego Pottera grać na takim przenośnym urządzeniu, to bym się dał pochlastać za to, nie? Już pochwaliłem, nie? I widzieliście, jak się przycięło. A i tam czepiamy się szczegółów. To jest część uroku, to jest część doświadczenia z tamtych lat. Dawniej to się człowiek denerwował, jak gra się po prostu nie uruchamiała. A to, że działa, to, że jakieś tekstury się przenikają, FPS-y, nikt o tym nie słyszał. Challenge everything. No, odpaliłem Undergrounda na totalnie najniższych ustawieniach, na najniższe rozdzielczości. Niby grać by się dało, no ale granie w slow motion, w grę o wyścigach samochodowych to tak troszeczkę nie bardzo, nie? Palił mi się Morrowind, który działa w jakichś, nie wiem, 10 klatkach na sekundę, ale kurka, działa, nie? GTA 3, no, kończy się na tym, niestety. Paliłem Open Arenę, nie? I to, kurczaki, chodzi. Nie jakoś fantastycznie i granie na takim handheldzie w coś takiego to jest totalne jakieś nieporozumienie i celowanie trackpointem, ale kurczaki, to akurat działa bardzo płynnie.
Ogólnie Sony też całkiem nieźle zadbało o ten komputerek, bo klikając ten guzik odpala nam się takie menu szybkiego wyboru, gdzie mamy dostęp do multimediów. Możemy sobie sterować głośnością, czy nawet jasnością ekranu. Możemy sobie wybrać na przykład, żeby to był Task Manager, albo Smart Wi-Fi, albo możemy sobie sterować głośnością za pomocą tych przycisków. Także naprawdę Sony się przyłożyło nie tylko pod względem hardware'u, ale także pod względem software'u, jak na tamte czasy. Było to, myślę, całkiem niezłe doświadczenie. A co wy na to, żeby otworzyć to cacko i zmienić dysk HDD na coś innego? Najpierw baterię musimy wyciągnąć, siup. Mamy licencję do Vista Business. Bardzo proszę nie kraść mi klucza. Jeśli się dobrze orientuję, to de facto musimy chyba odkręcić zaledwie 5 śrubeczek i powinniśmy dostać się do środka. Więc trzymajcie kciuki. Tak. Jeszcze tutaj się jedna śrubka skitrała. No właśnie, bo coś mi to nie chciało iść. No i dobra, otwieramy od jakiś kabelek. O! O kurczaki. No powiem wam, nieźle upakowany jest ten sprzęcior. Ja cię kręcę. Tutaj mamy kartę sieciową i modem, a tutaj mamy dysk. I to do tego jegomościa się chcemy dobrać. A dysk jest też nietypowy i to zaraz wam pokażę. Trzymają go takie cztery malutkie śrubki. Prawdopodobnie jakbym to odkręcił, to teraz możemy się tego pozbyć i bardzo fajnie. Tak, antenek na razie nie ruszamy. No i mamy, zobaczcie, nasz dysk, który jest naprawdę, o matko, ależ on jest malutki, pyciutki. I teraz tutaj mamy to, takie czarne, o, cyk. I w teorii powinna nam teraz ładnie taśma odskoczyć. Hopa, hopa, o! Elegancko. Jejku, nie mogę wyjść z podziwu, jaki malutki i cieniutki jest ten dysk. To jest format 1,8 cala. Zobaczcie, tutaj dla porównania macie dysk 2,5 calowy, taki laptopowy. Zobaczcie, o ile mniejszy jest ten dysk. I ciekawostka, tego typu dyski możecie kojarzyć, że były montowane swego czasu w iPodach. A tak możecie zobaczyć, wygląda zwykły desktopowy dysk 3,5 cala, więc no ten rzeczywiście jest małym dyskiem. I to złącze, które tutaj mamy, to jest tak zwane złącze ZIF. No i jak możecie się spodziewać, kupienie takiego dysku nowego czy dysku SSD w takim formacie może być problematyczne, dlatego sprowadziłem z Chin dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie mamy tutaj, to jest właśnie adapter ZIF na kartę Compact Flash. No i wygląda to tak, że wrzucamy sobie kartę Compact Flash, czy taki adapter jeszcze dodatkowo z micro SD. No i można powiedzieć, że mamy takiego SSD-ka zamiast tego oto dysku twardego. Jak widzicie, rozmiary się tutaj zgadzają mniej więcej, no i można sobie to po prostu zamontować. Ale kupiłem też drugi adapter, który również jest na ZIF i on jest akurat na mSATA. No i wtedy możemy sobie kupić taki dysk SSD na złącze mSATA, cyk, cyk, pyk, pyk. No i w teorii mamy wtedy SSD-ka pełnoprawnego, którego możemy sobie zamontować, no i taki SSD-k będzie tańszy niż no, karta Compact Flash wysokiej pojemności. No to co? Na YOLO sprawdzimy najpierw ten dysk SSD, bo jestem po prostu mega ciekawy. O, zamknąłem to wszystko i się w ogóle nie trzyma. Ta taśma musiałaby jakby trochę głębiej wejść, a tutaj są takie uszka. I nie bardzo chcę wejść, więc chyba zostanie mi jednak opcja Compact Flasha. Kurde, bo to takie malutkie jest wszystko. O, dobra, siedzi. Ten siedzi. Many, many minutes later. Powiem wam, przywróciłem sobie obraz systemu na tą kartę SD i Vista działa teraz nieporównywalnie lepiej niż na HDD-ku. No i do tego sam sprzęt jest cichszy, bo nie mamy takiego chrobotania dysku. Natomiast próbowałem zrobić tutaj dual boota i zainstalować Linuxa. Co więcej, udało mi się zainstalować najnowszego Debiana. Pokonfigurowałem sobie trochę rzeczy, porobiłem nawet kilka przebitek. I wiecie co? Coś chyba jest nie tak z tym adapterem Compact Flash na micro SD i on nie bardzo lubi się z Linuxem. Bo w momencie, gdy zainstaluję Linuxa, da się go odpalić raz, a potem tracą się partycje, tablica partycji w tym adapterze. Dziwna rzecz. Próbowałem Archa, próbowałem różne systemy plików, próbowałem Puppy Linux, inne dziwactwa takie. Pewnie jakbym nie przycebulił i kupił porządną kartę Compact Flash, to bym nie miał takich cyrków, ale tak czy siak chcę wam pokazać Linuxa, bo faktycznie on daje dużo życia temu sprzętowi. To jest Puppy Linux, który jest zainstalowany bezpośrednio na pendrive'ie. Nie idealne rozwiązanie, no ale niestety nie mam tak dużej karty Compact Flash, żeby zainstalować tutaj system. I to jest system dość lekki, bo na ten moment jak nic się nie dzieje, to bierze on około 324 MB RAMu, więc spoko. Czy jest to najlepszy Linux, który ja bym wybrał?
niekoniecznie. Gdybym ja miał tutaj stawiać system bezpośrednio na dysku, to wybrałbym raczej Debiana. Linux naprawdę jest w stanie stare sprzęty przetransformować. Co prawda załadował nam się mobilny wariant tej strony. No ale kurczę, no jeżeli bylibyśmy wystarczająco cierpliwi, to wszystko pewnie byłoby się w stanie poładować. Ale jako taka maszynka do SSH ogólnie, powiem wam, byłaby naprawdę całkiem zacna. To wygląda naprawdę... Proszę, jak się elegancko wpisuje polecenia. To by było w sam raz do takiego cyberdecka, jak to się tak nazywa. Pingwin faktycznie jest w stanie ten sprzęcior uratować pomimo wieku. No wiadomo, specyfikacja nie rozpieszcza demonem wydajności, to nie będzie, ale faktycznie jest troszeczkę lepiej niż na Windowsie, co zaskoczeniem nie jest. No szkoda, że się nie udało go faktycznie zainstalować i mam takie problemy, ale przynajmniej na Live ISO byłem w stanie wam pokazać, jak to mniej więcej działa. No a działają przynajmniej wszystkie rzeczy, takie jak Wi-Fi, Bluetooth i tak dalej. Więc sprzęcior jest naprawdę super, ma całą masę możliwości, jak sami widzieliście, jak na 2006 rok, był po prostu naszpikowany technologią do granic możliwości. Ale no jak to zwykle w przypadku tego typu sprzętów bywa, no jak się domyślacie, nie był to sprzęt zbyt popularny. Czemu? No na pewno nie pomagała tutaj cena, bo wierzcie lub nie, ale w momencie premiery kosztował on $1800. Czyli uwzględniając inflację, byłoby to jakieś $2800 na dzisiejsze pieniądze. No i byłoby to na złotówki około ilu? 11 tysięcy złotych. Ale też mam wrażenie, że był to trochę taki sprzęt dla nikogo, swego rodzaju sprzęt na pokaz, jako taki sprzęt hero, na zasadzie, że producent mógł się popisać, że ej, umiemy zrobić takie cacko, mamy technologiczne know-how. Ale tak z praktycznego punktu widzenia, wydaje mi się, że jeżeli ktoś był biznesmenem w tamtych czasach, to faktycznie albo wolał korzystać z Pocket PC, albo telefonu BlackBerry, jeżeli pisał dużo maili w trakcie podróży. Laptop dawał zdecydowanie większe możliwości, no i specyfikacja tego sprzętu, 1 giga RAM-u, Core Solo, no nie były imponujące nawet w tamtych czasach, a zwłaszcza w takiej cenie. Sam sprzęcior też nie trzymał zbyt długo na baterii, bo gdy był nowy, to recenzenci mówili, że max to jakieś 3 godzinki, więc no był to sprzęt bardzo ciekawy, no ale trochę tak dla nikogo. Niesamowicie cieszę się, że miałem okazję pobawić się tym sprzętem, bo uważam, że jest to jeden z ciekawszych komputerów, który miałem w swoich rękach i mam nadzieję, że was również zaciekawił i że taki filmik wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.